foyer Chorzowskiego Centrum Kultury można oglądać wystawę fotografii Chorzowa, których autorami są członkowie Klubu Seniorzy w Podróży. Realizowaliśmy projekt w mieście Chorzów, projekt pod tytułem LOF, lokalna operatywa fotoreporterska, czyli z miłości do fotografii i mojego miasta. Autorami wystawy, którą prezentujemy tutaj w dolnym foyer Chorzowskiego Centrum Kultury, są seniorzy, na co dzień uczestnicy klubu Seniorzy w Podróży, którzy podjęli się roli obiektywnego obserwatora miasta. I prezentujemy 17 zdjęć, 17 prac spojrzenia na Chorzów z perspektywy osoby starszej, tak jak odbiera swoje miasto. Żeby 17 prac móc dzisiaj zaprezentować, chociaż w formule online, ale zaprezentować publiczności, seniorzy musieli wykonać kilkaset zdjęć. To była w ogóle dla nich pierwszy moment, kiedy spotkali się z procedurą projektową, to znaczy, że musieli przychodzić na zajęcia, musieli zagłębiać się w techniki fotografii reportażowej, dziennikarstwa, bo również wydawaliśmy kwartalnik fotorefleksje, także musieli wczuć się w rolę, musieli zobaczyć Chorzów, swoje miasto za obiektywu, najczęściej aparatu fotograficznego, ale także swojego smartfonu, więc musieliśmy też tutaj podnieść ich umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych technologii. Chodziliśmy fotografować różne części miasta. Nie zawsze byli tam ludzie, bo niestety zakazy i obostrzenia. Natomiast ostateczną refleksją podsumowującą tą wystawę dzisiejszą, wernisaż, jest spojrzenie na Chorzów i pokazanie Chorzowa jako mozaiki architektury i przyrody. I jest to troszeczkę pocieszające, bo bez względu na to, co się dzieje wokół, jaka może pojawić się tragedia, jakie wyzwanie, przyroda i architektura gdzieś potrafią się przeplatać, no i tutaj to Chorzów świetnie pokazał. Wystawa będzie prezentowana do końca grudnia w dolnym foyer Chorzowskiego Centrum Kultury. No, ze względu na pandemię jest utrudniony dostęp nie tylko tutaj do tego centrum, ale do innych obiektów kultury, ale mamy ku temu też rozwiązanie, ponieważ w tym momencie obostrzenia trwają do 27 grudnia. Jeszcze zostanie trochę chwileczkę czasu w tym roku, ale cały styczeń wystawa będzie prezentowana w galerii w bramie przy Chorzowskim Centrum Kultury i żadne obostrzenia już nam tutaj nie staną na drodze. Każdy będzie mógł tą wystawę zobaczyć, do czego serdecznie zapraszamy, poznać Chorzów okiem seniora fotoreportera. Wystawa została dofinansowana przez Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.